Siema, siema. Dzisiaj przychodzę do Was takim luźnym vlogiem. Oczywiście jestem u rodziców w sypialni, dlatego że tutaj jest najlepsze światło. U mnie w pokoju to jest jakaś tragedia, mam tak ciemny pokój, że masakra. I ogólnie zacznijmy sobie od otworzenia paczki, dlatego że przyszła do mnie, w sensie kurnier przyniósł paczkę. Dostałam tutaj kilka rzeczy, które chciałam Wam pokazać i jest to ogólnie paczka ze sklepu Lily Silk. Chcę Wam pokazać logo, żebyście sobie zobaczyli. O. Dobra, wziąłam sobie od mamy jakiś szlafrok, bo jest tak zimno. Słuchajcie, to jest tak zimno, że ja totalnie nie jestem przyzwyczajona do czegoś takiego. I ogólnie dostałam właśnie tutaj różne rzeczy i Wam zaraz wszystko pokażę. Czekajcie, tylko sobie zawiążę. Masakra, ja tak to normalnie ciężko. Wiecie, ciężko jest wyjść spod kołdry, dosłownie. Zacznijmy sobie może od takiej, o, rzeczy w takiej torebeczce. I słuchajcie, to są scrunchie, gumki do włosów. Mega lubię właśnie takie, bo to są normalnie rzeczy z jedwabiu i właśnie ja już miałam kiedyś gumki scrunchie z jedwabiu. Niestety podczas jakichś tam wyjść imprezowych, no pogubiłam je. Jeszcze tam mi coś zostało, ale generalnie mało. I zobaczcie, tutaj mamy różne rozmiary. Fajnie, 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 że są też te małe, bo te małe są ogólnie rzadko spotykane. Zobaczcie, ja wiem akurat kolor czarny, jest bardzo dużo kolorów do wyboru. Są też różnokolorowe, kusiło mnie, ale stwierdziłam, że te są takie bardziej uniwersalne. Tu i ta jest taka duża. Bardzo przyjemne i to, wiecie, to nie jest tylko, że to fajnie wygląda, tylko to jest ważne, żeby po prostu jest bardzo dobre dla włosów, nie niszczy włosów, to jest takie mega delikatne i właśnie dba o włosy, a nie tak jak niektóre takie szorstkie, wiecie, jeszcze niszczą dodatkowo te włosy. Kolejna rzecz, bo tutaj wszystko właśnie jest z tego jedwabiu i to jest, ogólnie w tym sklepie są różne bluzki, ubrania właśnie z tego jedwabiu, bielizna, jakieś akcesoria. Teraz Wam pokażę coś takiego też ciekawego bardzo. W takim małym pudełeczku tutaj mamy. Patrzcie, takie urocze. Zobaczcie, co to jest. To jest opaska do spania na oczy. W sensie taka, no wiecie, o co chodzi. I jest to takie delikatne, że nie mogę po prostu. Zobaczcie, ja jeszcze Wam później przekręcę i pokażę od drugiej strony. Jest to po prostu tak mięciutkie, że ja nie mogę. Serio nie czułam nigdy czegoś takiego materiału przyjemnego. To jest takie mięciuteńkie i takie delikatne. Kolejne pudełeczko. I to jest coś, nad czym już kiedyś myślałam, żeby sobie kupić. Słuchajcie, to jest poszewka na poduszkę. Zobaczcie, tak ona wygląda. Ja sobie wybrałam w takim kolorze. Zaraz, ja Wam jeszcze później pokażę te rzeczy od drugiej strony. Jest na suwaczek. O, i teraz tak. Były chyba trzy rozmiary. Ja wzięłam największą, jaka ona jest duża. Tutaj mam co prawda mniejszą poduszkę do spania, ale w domu, w Polsce mam większą, więc stwierdziłam, że wolę wziąć docelowo. Też różne kolory były do wyboru. Ja tutaj mam taki. I teraz to jest, słuchajcie, coś cudownego, bo nie dość, że działa na pielęgnację mordy. Dla mnie to jest akurat najważniejsza chyba cecha w tym. Jest to też hipoalergiczne i no to jest akurat na pryszcze najlepsze, co może być. I też na włosy, tak samo tak jak Wam mówiłam o tych gumeczkach scrunchie, no to na tej samej zasadzie właśnie też działa na włosy. Więc spanie na takiej poszewce mega. I teraz jeszcze jedna rzecz. Ubranie. Ubranie. Tutaj się możecie naprawdę zdziwić, ponieważ wybrałam sobie koszulę. Już Wam ją pokazuję. Zobaczcie, tak wygląda. Materiał, no taki jak tamto, mega cudowny. I ja koszulę, pewnie się zastanawiacie, co mi odbiło. Dlaczego ja koszulę, jakąś elegancką, no jak ja się praktycznie nigdy nie ubieram na elegancką. No ale wiecie, czasem trzeba. Czasem trzeba jakieś wyjścia eleganckie. No to taką koszulę się zakłada. No i właśnie problem jest taki, że ja nigdy nie miałam takiej fajnej koszuli i zawsze musiałam jakąś tam pożyczać od mamy albo zakładać komuś za małą, za dużą, coś. I stwierdziłam, że chciałabym mieć po prostu taką jedną, a dobrą na te właśnie różne wyjścia. W ogóle tu mi się jakieś ciemne brwi wydają, jakbym coś na nie nałożyła, a ja nic sobie nie nakładałam, nie wiem czemu. Jak tak zrobię, to są normalne, dziwne bardzo. Jakoś tak nienaturalnie mam wrażenie, to wygląda chyba, że ja tylko tak widzę w poglądzie, wy widzicie może normalnie. I zobaczcie, jaka ona jest urocza. Też były różne kolory. Ja właśnie wzięłam taką białą. Patrzcie, jakie ma urocze perełki. Nie mogę, no te perełki mnie tak urzekły. I z takim kołnierzykiem. Ja wzięłam rozmiar S, żeby była tak trochę luźniejsza. No i zaraz ją sobie otworzymy, przymierzymy. No jestem mega ciekawa.
Moja mama pewnie będzie ją do mnie pożyczać. Ona bardzo lubi takie rzeczy. Słuchajcie, jestem w łazience i tutaj Wam się pokażę w tej koszuli od razu, dlatego że tutaj dobrze będzie widać przy lustrze. Zobaczcie, tak ona wygląda. Generalnie założyłam trochę zły stanik, bo on ma taką koronkę i przez to się odkształca, ale jak na białą rzecz, białą koszulę, to totalnie nie prześwituje, więc w sumie z tego jestem zadowolona. W sensie tak widać cień, ale nie prześwituje tak bardzo. Więc dobrze, bo każda biała to normalnie to praktycznie wszystko widać pod spodem. I słuchajcie, patrzcie ile mi to daje plus 10 do mądrości od razu. Wyglądam mądro w tym. No, zupełnie inaczej niż w rzeczywistości jestem, więc no naprawdę można się tak śmiesznie zmienić. Taki odbiór, wiecie, swój zewnętrzny. Ja ogólnie koszulę zawsze noszę tak dosyć luźno, jak już. W sensie, gdzieś mam się ubrać w koszulę, to zazwyczaj właśnie zakładam do tego jakieś spodnie, czy coś, tak sobie tutaj coś wciągam, coś wyciągam, tutaj troszeczkę rozpięte. To można też podwinąć, bo tutaj są guziczki i można sobie to bez problemu podwinąć. I tak zazwyczaj też robię, ale tutaj Wam chciałam pokazać tak w pełnej okazałości. Więc ogólnie fajnie mieć taką rzecz. Cieszę się, że mam taką rzecz, bo na pewno teraz będę spokojna, że wiecie, bo tak to zawsze miałam, o, jakoś okazję, gdzie muszę założyć koszulę. Nie, no masakra, w coś ubiorę, nie mam takich rzeczy w szafie. A teraz będę miała zawsze jedną taką rzecz, którą wiem, że po prostu będzie zawsze git wyglądała i ona będzie wyglądała zarówno do, jak widzicie, takiej bardziej luźnej stylówki z jeansami, jak i do jakiejś tam spódniczki, cokolwiek. Słuchajcie, będę szła jeszcze z tatą ogarniać ten wniosek, co mam na mordzie, jak to wygląda w ogóle. Dlatego, że ten, wiecie, o to pozwolenie na pracę i tak dalej, to jest tak promenę. Dla mnie to nie jest jasne po prostu, więc ja już przygotowałam ten wniosek i ogólnie tam wypisałam, była jakaś instrukcja do wypisywania tego, jak dla debili, tylko że niestety była po angielsku, więc dla mnie to i tak nie było wystarczające. Ale dobra, ogarnęłam. Wydaje mi się, że ogarnęłam to w miarę dobrze. Nie działała nam drukarka, teraz już mamy tusze, więc już teraz będzie działać, więc to też muszę wszystko podrukować, bo to trzeba niestety tak wysłać, wiecie, tak w papierze, a nie elektronicznie. Nie wiem w ogóle, madafak, dlaczego tak jest, no ale trudno. A w ogóle Wam powiem, jaką wczoraj miałam akcję. Słuchajcie, wychodzimy sobie z Żurową z siłowni i szłyśmy zrobić zakupy. Mama nas poprosiła, żebyśmy zrobili zakupy, ale nam nie dała karty, kasy, nic. Więc ja mówię, dobra, zobaczę, bo może mam w banku trochę dolarów, bo ja sobie teraz zrobiłam tak, że mogę mieć osobno dolary, osobno złotówki i dzięki temu mi tego nie przelicza. No i patrzę, akurat miałam tam trochę dolarów, więc mówię, dobra, git, to możemy zapłacić z mojej karty. Wchodzę na to konto, patrzę, jakiś przelew ujemny, wiecie, że niby ja zapłaciłam, na Amazonie, 17 coś dolarów. Mówię, co? Przecież ja nic nie kupowałam na Amazonie. Fakt było, że zamawiałam na samym początku wyjazdu odżywkę i taką białkową, plus shakera, właśnie, bo chciałyśmy na siłownię, z Żurową. No ale to ostatecznie nie doszło i to było bardzo dawno i ta płatność się nie powiodła, oni to anulowali i to w końcu nie doszło. Więc tak się zastanawiam, no co by pobrali to po jakichś 2 miesiącach? Nie, no niemożliwe, niemożliwe. Dzwonię do taty. Nie, no nie, no ktoś mi się wkradł na kartę, pytam się go, czy on zrobił jakieś zamówienie, może mama coś robiła, on tam, wiecie, ogarnia, patrzy, no nie, no nie robił. Ja już załamana, że super, teraz to mi ktoś będzie kradł pewnie cały czas pieniądze, no bo ja oczywiście z tym bym nic nie zrobiła, bo czemu ja miałabym blokować kartę, tylko dlatego, że ktoś w ogóle zrobił coś takiego. Mnie to strasznie wkurzało, takie sytuacje, ja zazwyczaj mam takie, że wiecie, no dlaczego ja mam mieć problem przez to, że ktoś się zachował źle, jakby mi się ktoś wkradł, no nie? I taka zaaferowana jestem, no szukam, patrzę, jakieś informacje. Wchodzę w tego Amazona. Rzeczywiście nie było, że nic kupiłam, było, że tamto poprzednie zamówienie było robione, ale ono było anulowane. No i przychodzę do domu, już taka załamana. I słuchajcie, co się okazało, tata mi pomógł dojść do tego, że ja kupując tamtego szejka, tą taką odżywkę białkową, no wiecie, ten proszek, chociaż tego totalnie nie zaczaiłam i chociaż to w ogóle do mnie nie doszło, kliknęłam subskrypcję, że co miesiąc mi się to samo będzie kupowało. Wiecie, jak komuś się nie chce za każdym razem tego procesu zamawiania robić, to się samo będzie zamawiało co miesiąc i pobierało hajs z karty. No rozumiecie to? Ja w ogóle nie spotykałam się z taką opcją. I kliknęłam to, bo ja nie zwracałam uwagi, co ja tam klikałam, żeby to szybko zamówić, wiecie, byle co. I tata mi powiedział o istnieniu czegoś takiego i mnie naprowadził, że może coś takiego być, bo on rzeczywiście czyta to, a ja klikałam byle co. I tak się okazało, więc anulowałam to zamówienie, bo ono było złożone z wczoraj i mieli mi napisać na mailu, czy jakby anulowanie się powiodło, czy nie. Czekam tego maila, ale to tak Was ostrzegam. Jakbyście coś na Amazonie zamawiali,
Chociaż nie wiem, czy tak jest do Polski, no ale tutaj do Stanów to tak jest, no bo to jest takie tutejsze Allegro, wiecie, to jest chyba taki największy serwis, jeszcze jest eBay, ale no nie wiem. W każdym razie przypał i ostrzegam Was, bo ja oczywiście jestem debilem, tego nie zauważyłam. Myślę, że Wy raczej byście zamawiali, co byście zauważyli, bo większość z tych osób jest ogarnięty bardziej ode mnie niż mniej, no ale jednak. Mama zrobiła dzisiaj ciasto do pizzy i będziemy mieć pizzę na obiad. Pomogę jej pewnie zaraz coś tam zrobić, ale mega się jaram, ja w ogóle dawno nie jadłam pizzy. Serio? Od kiedy my jesteśmy w Stanach, to chyba nie żarłam pizzy w ogóle. Ej, a nie, dobra, jadłam 5 pizz. Tak, wyżarłam wszystkie, ale to były mrożone, takie wiecie, z lodówki, wszystkie wyżarłam. Tak się starzy na mnie wkurzyli, że wyżarłam wszystkie, a było dla każdego po jednej. Ale no, ale takie małe pizzy, nie? Dobry, bardzo dobry swoją drogą, ale takie wiecie, takie pizzy niemrożonej, no to rzeczywiście nie jadłam długo bardzo. Już nie mogę doczekać, pokażę Wam później, jak wyjdzie. Elo, debile, jak tam w szkole było? Siema, Flowa! Wzięłaś mi coś do jedzenia? Nie. A wiesz, co robimy z mamą na obiad? Nie. Zgadnij. Pizzę. Tak. Skąd wiesz? Nie jadą dzisiaj. No, wiesz co? Spadaj. A ja nie jadłam dawno mega pizzy. Więc ona sobie jadła w szkole żałosna. To ci się nie należy. Patrzcie, jakie piękne ciasto do pizzy. Mi kiedyś babcia mówiła, że się właśnie mokrym robi, bo takie drożdżowe, żeby się nie przyklejało. Ale cudo to będzie, chociaż trochę fail z tym... nie wiem, czy to będzie. Ale patrzcie, jakie cudowne napowietrzone odpowiednio. To będzie dobra pizza. Widzicie, tak wygląda gotowa pizza. Troszeczkę jest niekształtna i... ale widać, że jest bardzo dobra. No to jest ewidentne. Zobaczcie, pieczarki, ser, cebulka. No wspaniała. Patrzcie, Żulwa mi oddała hajs za zamówienie z Shane i zobaczcie, jak ona mi to oddała. Nie wiem, co ja zrobię z tym. Nie, no to jest jakiś hicior. Żulwa... Ale patrz, tutaj są... No dobra, tutaj są... Co to jest w ogóle? Czy ja to będę musiała jakiegoś powymieniać? Nie wiem, to jest pewnie można normalnie dawać. Słuchajcie, chcę sobie zrobić na taką jakby drugą kolację, przetestować pewną rzecz. Czekajcie, gdzie to jest? Gdzie to jest skubaństwo? Może tu. O! Patrzcie na to. Tak jakby muffinka w takim pudełeczku. I tutaj robimy to tak, że dajemy 1/4 kubka wody, albo mleka, ja chyba dam mleka i w mikrofali na 60 sekund. Żulowa. Więc przetestujemy i jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie, bo to, no to wygląda wspaniale, pysznie, czegoś takiego w Polsce nie widziałam. Dobra, patrzcie, tak to wygląda i lejemy mleko. Kurde, nie wiem ile... Bo to tak na oko bardzo, bo to przecież jest ten proszek, żeby też nie było za dużo, będzie przypał. Chociaż ja wolę bardziej, żeby było za dużo niż za mało chyba. Mieszać to mam? No chyba tak. I tam było pełno smaków tego i były nie tylko muffinki, tylko były jeszcze na przykład jakieś pancake'i w takich. No serio, niezłe. Jejku, zobaczcie jak urosło, prawie że do końca. Jeszcze zostawię to na chwilę i idę testować. Ej, słuchajcie, wiem, że słabo widać, ale zaczęłam to jeść i to nie jest za dobre. Wiecie czemu? Bo ja ogarniam, że to jest jakieś zdrowotne. To smakuje jak jakaś owsianka. No to nie jest... Ja myślałam, że to będzie takie pyszne, słodziutkie. W sensie, dobra, nie jest złe. Czekajcie, jeszcze pozwolę sobie jeszcze spróbować, bo muszę dobrze sobie wyrobić zdanie. W ogóle chyba dlam czucie za dużo tego mleka. To jest jakieś dziwne. Totalnie nie powiedziałabym, że to smakuje jak babeczka, tylko bardziej właśnie jakaś taka owsianka zmielona, jakaś kaszka, coś takiego.